Witam Was w kolejnym odcinku o stokach. Dzisiaj pokażę Wam, jak wypełnić formularz podatkowy W8N-EN oraz jeszcze troszkę uwag na temat Shutterstocka, na o ostatnich zmianach, które tam nastąpiły na nim. Zanim przejdę do głównego tematu, chciałbym Was prosić o zadawanie pytań tylko pod filmikami na YouTubie, nie wysyłanie do mnie wiadomości na Instagramie czy mailem. Chodzi o to, żeby po prostu ta wiedza była dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla jednej osoby. No a z drugiej strony, im większy ruch pod filmikami, tym one są lepiej promowane, więc to też pomaga mi rozbujać ten kanał. Drugą rzeczą jest taka, że proszę, zwracajcie się do mnie przez Tadeusz, nie przez Pan, bo to mnie bardzo postarza, a nie lubię tego. Także tutaj mam taką prośbę. Obojętnie, w jakim jesteś wieku, możesz mówić do mnie przez ty, nie obrażę się i nie będę miał z tym problemów. Także tutaj też bym prosił o taką bezpośredniość. Jeśli zainteresował Cię temat stoków, nie masz jeszcze konta, to możesz po prostu się zarejestrować przez linki afiliacyjne, które są na dole tutaj pod filmikiem. Dzięki temu jeśli zaczniesz sprzedawać zdjęcia, ja od każdej Twojej sprzedaży dostanę tam parę centów. Na Twojej marży się to nie ubędzie Tobie, bo dostaniesz taką samą stawkę, jakbyś zarejestrował normalnie przez stronę. A ja w ramach polecenia kontrybutora dostaję jakieś tam parę centów od stoków. Dzięki temu będę widział, że w jaki sposób żeście się odwdzięczyli za tą moją pracę. Więc byłoby miło, jeśli po prostu nie masz jeszcze konta, a chciałbyś zacząć zarabiać na stokach, żebyś się rejestrował z linków, które są poniżej. No i oczywiście zapraszam do dodawania komentarzy, lajków, dzwoneczków, udostępniania tych filmów, jeśli się Wam podobają, jeśli ten temat Was interesuje. No i lecimy z koksem. Przejdźmy najpierw do Shutterstocka, co tam się dzieje i w ogóle. Na razie nie słychać o żadnych zmianach, nic mi nie wiadomo na ten temat. Ale Shutterstock nie przestał mnie zaskakiwać. Ja Wam pokażę coś. Mamy tak. To już Wam pokazywałem. W środę 3 czerwca sprzedałem jedno zdjęcie za $1.96, drugie za 10 centów. W czwartek było jedno zdjęcie za 10 centów. W środę jedno zdjęcie za 10 centów. I w następny w czwartek, czyli 11 czerwca, sprzedałem jedno zdjęcie za 36 centów. Czyli to jest cena, która była tak jakby do tej pory. Jeśli się osiągnęło tam próg sprzedaży ponad 3000 zdjęć na Shutterstocku, to wskakiwało się na 105, na 36 centów. Byłem bardzo zdziwiony i zadowolony. Myślałem, że Shutterstock zmądrzał, że po prostu wróciło to wszystko do swoich prawideł, tak jak były do tej pory. Niestety parę godzin później sprzedało się następne zdjęcie i jak już widzicie, sprzedało się ono za 10 centów. Więc nie wiem w ogóle, na jakiej podstawie te zdjęcia są rozliczane, jakie to są w ogóle ceny. Nie mam kompletnie teraz pojęcia. Teraz zobaczcie. Następne zdjęcie jest za 58 centów. I następne 3 są po 10 centów. Jak to jest naliczane, w jaki sposób, Bóg jeden raczy sobie wiedzieć. A największe zaskoczenie było w sobotę, bo w sobotę, no zobaczcie, sprzedało się 106 zdjęć, za które dostałem $10.60, czyli każde zdjęcie zostało sprzedane po 10 centów. I zobaczcie, te zdjęcia sprzedały się znowu w tej samej lokacji, w której zostało kupione poprzedni pakiet 43 zdjęć. To znowu Wateringen w Niderlandach, czyli w Holandii. Ja nie wiem, czy ja mam tam jakiegoś zagorzałego fana, czy po prostu, no nie mam pojęcia, no ale zdjęcia
poprzednią paczkę pobrali 43 zdjęcia. Wtedy było fajnie, bo był normalna stawka za te zdjęcia. Teraz pobrali 106 zdjęć, dostałem za to 10 dolarów 60 centów, no a powinienem dostać no blisko 40 dolarów. No jest różnica, no kurde. No jest masę zdjęć, które zostały, tak jak mówię, pobrane pierwszy raz, a które na przykład leżą na stokach od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Na przykład ten lew, on już się tutaj buja. No w każdym razie ona już jest dość długo na stokach. I takich zdjęć jest no mnóstwo, nie wiem, no niektóre to są totalne gnioty. Nie wiem, dlaczego ta osoba ściągnęła aż w sumie ponad 150 moich zdjęć. No wypada się cieszyć, szkoda, że stawki na Shutterstocku są takie niskie aktualnie. No ale no to taka ciekawostka, nie? No zobaczcie te zdjęcia, no ona tam powiedzmy z wartość komercyjną ma naprawdę znikomą. To były początki mojej bytności na stoku. No ale zostało pobrane przez kogoś, widocznie komuś się do czegoś przyda. Ja mówię, nie wiem, czy właśnie w tym Wateringen mam jakiegoś znajomka, fana, że pobiera moje wszystkie, praktycznie nie wszystkie, no ale pobrał dużo zdjęć. No jest to troszkę zastanawiające, no ale nic. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś pomyłka i mimo wszystko mi tego nie cofną. Dostałem też maila z Shutterstocka, że wspiąłem się na wyższy poziom, czyli na level 3, 25% od sprzedanej kwoty. Między 251 pobrań a 500. Niestety nie pisze, ile mam do tej pory. Więc nie wiem. Muszę po prostu się zobaczyć, bo jeszcze chyba nie mam żadnego pobrania przy nowym levelu, ale no tutaj jest różnica między levelem drugim a trzecim. Jest tylko 5%, więc to nie będzie jakiś znaczny wzrost. Zobaczymy, co z tego się wszystkiego urodzi. Mam do Was taką prośbę, jeśli jesteście gdzieś na Shutterstocku, widzicie gdzieś reklamy Shutterstocka, gdzieś możecie skomentować na ich forach, na Facebooku. Piszcie, co o tym myślicie. Im nas będzie więcej komentować ten ich posunięcie, tym może oni do tych swoich głów dojdzie, że po prostu bez kontrybutorów, bez dostawców oni nie będą istnieć. Dobra, ale dość o Shutterstocku. Teraz przejdziemy do wypełnienia formularza podatkowego. Akurat ja to zrobię na Deposit Photos, bo mi poprzednio odrzucili i będziecie widzieć, jak to przeprowadzić. Tutaj na stronie Deposit Photos jest taka notka. Ona pewnie dotyczy wszystkich stoków. Przekazuję pliki do Deposit Photo jako osoba fizyczna. Następnie wybieramy grupę A2. Grupa A2, A3, A4. Wybieramy formularz IRS W8 BEN. Podajcie imię, nazwisko, kraj. Znaczy obywatelstwo, adres musicie podać, gdzie jesteście zameldowani, adres korespondencyjny, jeśli jest inny od tego, który na którym jesteście zameldowani. I teraz tak, macie piąty punkt, IS Taxpayer Identification Number, czyli numer identyfikacji podatkowej w Stanach. Jeśli ktoś ma, no to klika w SSSN i tutaj wpisuje numer, a jeśli ktoś nie ma, to klika tu I have no SSN or ITIN number. W punkcie szóstym Foreign Tax Identifying Number, czyli podajecie tutaj swój numer podatkowy, czyli w Polsce to będzie NIP. Pola siódmego nie wypełniacie, wybieracie datę urodzenia. I teraz najważniejsza część druga. Wniosek o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli ma zastosowanie. Oświadczam, że faktycznie właściciel jest rezydentem Polski w momencie w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a wyżej wymienionym krajem. Czyli tutaj nic nie zmieniamy. Specjalne stawki i warunki, jeśli mają zastosowanie. Właściciel powołuje się na postanowienie artykułu 13,2.
13 łamane przez 2 umowy opisanej w punkcie 9 a powyżej, aby ubiegać się o zastosowanie stawki podatku potrąconego u źródła. Określenie typu dochodu. Dochód z prowizji. Obrazy inne 10%. Dochody z prowizji. Ruchome obrazy TV. Tutaj nie da się nawet nic spisać, więc to zostawiamy. Wyjaśnić powody, dla których właściciel spełnia wymogi postanowień wspomnianych artykułu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tutaj depozyt fotos, no fajnie wszystko to uzupełnia. I część trzecia, certyfikat świadomej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy. Oświadczam, że przejrzałem informacje zawarte w niniejszym formularzu i wedle mojej najlepszej wiedzy i przekonań są one prawdziwe, ścisłe i pełne. Ponadto świadom odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy zaświadczam, że jestem osobą, która jest faktycznie właścicielem lub jestem uprawniony do podpisywania się za osobę, która jest faktycznie właścicielem całego dochodu, do którego odnosi się ten formularz, lub korzystam z tego formularza, żeby udokumentować siebie jako osobę, która jest właścicielem lub posiadaczem rachunku zagranicznego, zagranicznej instytucji finansowej. Osoba wymieniona w linii pierwszej tego formularza nie jest osobą USA. Dochód, do którego odnosi się ten formularz, nie jest skutecznie związany z prowadzeniem handlu lub działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, skutecznie powiązany, ale nie podlega opodatkowaniu na mocy obowiązującej umowy o podatku dochodowym lub udział partnera w faktycznie powiązanych dochodach partnerskich. Następny punkt. Osoba wymieniona w linii pierwszej tego formularza jest rezydentem kraju z umową wymienionego w linii dziewiątej tego formularza, jeśli jest w rozumieniu umowy o podatku dochodowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a tym krajem oraz dla transakcji brokerskich lub wymian barterowych faktyczny właściciel jest zwolnioną osobą zagraniczną jako zdefiniowana w instrukcji. No i teraz tutaj nam tylko wypada nacisnąć przycisk upload dokument, wyślij i w sumie już. Tutaj w depozyt foto, jak żeście wysłali ten formularz podatkowy, macie, że formularz został wysłany, czeka na rozpatrzenie przez Urząd Podatkowy Stanów Zjednoczonych. I w ten sposób musicie wypełnić formularz podatkowy na każdych stokach. Nie wystarczy wysłać jednego, tylko każdy z tych podmiotów musi wysłać wasz oddzielny formularz podatkowy. Tak jak wcześniej mówiłem w innych filmikach, dla mnie najbardziej rozsądnym, najmniej problemowym rozwiązaniem to jest wysyłanie zdjęcia jako osoba fizyczna, bo jest w tym najmniej zamieszania, bo dostajecie tylko formularz podatkowy na koniec roku, z którego się rozliczacie. A jeśli prowadząc firmę, rejestrujecie się jako dostawca, jako firma, spółka z o.o., no to jest to na pewno bardziej zagmatwane i wymagające większej wiedzy podatkowej, prawniczej. I przysparza to troszkę więcej kłopotu. Dlatego nie utrudniajcie sobie życia, nie komplikujcie, wysyłajcie to jako osoba fizyczna i wtedy to będzie wam o wiele łatwiej. Także widzicie, wypełnienie formularza podatkowego W8N nie jest jakaś skomplikowana rzecz. Musicie podać tylko swoje dane osobiste, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli posiadacie inny niż adres zamieszkania, zameldowania. To tam jeszcze numer NIP-u, no i generalnie to tyle. I tam zaznaczyć 2 albo 3 opcje. Jeśli, tak mówię, no ten formularz na depozyt Photos jest bardzo fajnie zrobiony, bo jest interaktywny. Sam podpowiada, co trzeba zrobić. Na niektórych stokach jest po prostu zwykły PDF, którego trzeba uzupełnić, bez żadnych instrukcji. Dlatego jest dobrze to zrobić właśnie na depozyt Photos. Następnie wydrukować sobie tego PDF-a z tym swoim zeznaniem podatkowym, jak zostanie już zaakceptowane, i na podstawie tego PDF-a, który będziecie mieli już zaakceptowany w depozyt Photos, wypełnić sobie inne druczki W8N. Jeśli nie macie na konta na depozyt Photos, to na dole jest link, możecie się zarejestrować. Jeśli chodzi o Shutterstock, ja w dalszym ciągu nie podjąłem jakiejś tam decyzji, co z nim zrobić. Waham się, czekam jeszcze na to, jak się sytuacja rozwinie. Jest opcja na Shutterstocku zawieszenia swojego portfolio. Jest to, że będzie widoczne w wyszukiwarce, ale nie będzie można kupić waszych zdjęć. I myślę, że to chyba będzie jedna z lepszych opcji,
do zrobienia. Jeśli zrobi tego bardzo dużo kontrybutorów, to im da to do myślenia. Ale póki co, tak mówię, jeszcze się zastanawiam, jeszcze czekam, nie wiem, do końca miesiąca będę czekał, jak się sytuacja rozwinie, bo z tego co widzę, to ciśnienie wśród kontrybutorów jest dość duże. Jeśli chcecie się dołączyć do tego, tak jak wcześniej mówiłem, jeśli gdzieś tam możecie widzieć ten, skomentować, dodać swoją opinię, to zróbcie to. No, a tymczasem będę kończył. Jeśli wam się podobało, to zostawcie komentarz, łapkę do góry, naciśnijcie dzwoneczek, żebyście mieli informacje o nowych filmikach. Czekam na wasze komentarze, pytania. Do następnego razu. Hej, cześć.